Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale Aranżacji Wnętrz. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć, które style tak naprawdę idą już w zapomnienie, a były bardzo, bardzo popularne i wiele mieszkań, domów jest urządzone w tych stylach. Z pewnością niektóre osoby, niektórzy z Was myślą o tym też, żeby w nich urządzić. To nie jest złe, jasne, dlaczego by nie? Oczywiście, że można. Dalej to, że coś przychodzi, to nie znaczy, że nie wygląda to fajnie. Będzie to 5 takich styli, które przechodzą w zapomnienie i 4, które po części zmodyfikowane są coraz bardziej popularne i uważam, że będą nadal popularne. Oczywiście zanim to powiem, to jak zwykle prośba, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę, zapraszam Cię do siebie na Instagram i TikTok oraz na konsultacje wnętrzarskie, jeżeli chcesz omówić swój dom, swoje mieszkanie, jak ma wyglądać funkcjonalnie i wyglądać tak designersko. Ok, zaczynamy. Pierwszy styl, który przychodzi zapomnienie, był mocno eksploatowany. Styl skandynawski. Mieliśmy tego naprawdę bardzo dużo. IKEA nam pomogła w tym, żeby ten styl fajnie urozmaicić i pokazać. Dlaczego uważam, że przychodzi w zapomnienie? Ten styl w ogóle charakteryzuje się tym, że mamy dużo jasnych, naturalnych materiałów. Jest to minimalizm, taki połączony właśnie z prostotą i z jasnymi materiałami. Nie możemy tego nawiązać do stylu boho, japandi, gdzie troszkę eksploatowały i one są używane nadal, ani do stylu takiego nowoczesnego. O tym powiem trochę później. Faktycznie, słuchajcie, bo nami kierują tak naprawdę dużo producenci i sprzedawcy. Oni widzą, co aktualnie jest podobne, albo kreują to, co ma być modne, czasem trafią, czasem nie, i pokazują właśnie nowe materiały, kolory i tak dalej w danym stylu. I oni już od jakiegoś czasu nie pokazują tych materiałów, tych kolorów. To jest jeden. Drugi, który 3-4 lata temu, czyli nie tak dawno, 3-4 lata temu, skandynawski również tak był mocno eksploatowany od 10 lat, ale 3-4 lata temu styl loftowy. Słuchajcie, ile przecież tego było? No mnóstwo. Nieważne, że loft, duże, wysokie pomieszczenia to powinny być. Tu mamy apartament 35-metrowy, tak, i mieliśmy w stylu loftowym. Czarne, ciemne sufity, antracytowe. Sam zrobiłem kilka takich nawet łazienek. Bardzo fajnie to wygląda. I ja lubię i styl skandynawski, bardzo lubię. Żeby to była jasność, one mi się bardzo podobają i styl loftowy również. Tylko szczególnie styl loftowy, jeszcze w porównaniu do stylu skandynawskiego, no to już naprawdę odchodzi w zapomnienie. Coraz mniej osób się na niego decyduje. Czy słusznie? Uważam, że coraz mniej ludzi go woli, ponieważ wolimy mieć jaśniejsze barwy, jaśniejsze kolory. A ci, którzy lubią ciemniejsze akcenty, no to wybierają po prostu trochę inny styl. No tak to już wygląda. Kolejny styl, który coraz rzadziej ja projektuję, ale też widzę coraz rzadziej, pokazuje się na Instagramie, nie mówię, że rzadko, na Instagramie czy tam Pinterestie, a jeszcze rok temu, 2 lata temu był bardzo popularny, to modern classic. I uwaga, to nie jest tak, że on nie jest projektowany, ale częstotliwość, jeżeli ja w zeszłym roku zrobiłem kilkanaście projektów w tym stylu, tak w tym roku chyba kilka tylko. Trzeba by było policzyć. Ale tak samo właśnie widzę, producenci coraz rzadziej go polecają. Przeszliśmy trochę, to będzie o stylach, które są modne, trochę w innym kierunku, tak więc to nie jest tak, że nie mamy sztukaterii, nie mamy podłóg, wiodełkę, bo są, ale są też z innymi elementami. Kolejny, czwarty styl, który miał moment, taki moment, że był taki nawet boom. Ja też o nim mówiłem, że coraz bardziej popularny to styl vintage, taki lata 70. i 80. I to tak jak z przykazem ten styl, to nie znaczy, że nie występuje, ale występuje coraz mniej i faktycznie uważam, że skandynawski loftowy na 100%, modern classic też odchodzi w zapomnienie i coraz mniej będzie przez najbliższe lata tych styli. Tak z tym nie jestem pewien.
Widzę, że coraz mniej osób o niego pyta. Widzę, że producenci coraz mniej proponują rozwiązań do takiego stylu. Po części dlatego, że też trochę ewoluował ten styl i idziemy troszkę w innym kierunku. Czy słusznie? Wydaje mi się, że nie do końca, ponieważ to jest akurat taki fajny styl, że jeżeli komuś się podoba, oczywiście, to on jest taki ponadczasowy. Ponieważ no to już są lata takie 70., 80. sprawdzone, tak? Fotel Chodorkowski 360. No, są to meble, które podobały się 50 lat temu i mają prawo podobać się nadal. I ostatni styl, który lata temu był popularny i bardzo był popularny. Później mieliśmy na miastkę właśnie przeobrażenie trochę ze złotem, może do modern classic. To styl glamour. Było tego mnóstwo, czyli połyski, polery, bogate kolory, dużo złota. Nie był on jakoś tak eksploatowany jak wszystkie poprzednie, które powiedziałem, style, ale był widoczny. Lubiliśmy te takie kolory, jak to wszystko kipiało bogactwem, a no teraz już coraz mniej. To znaczy w tym połączeniu, czyli w tych połyskach, w tych kolorach, w tych złotach jest coraz mniej, coraz rzadziej to robimy i przeszliśmy troszkę w inny, o tym stylu, który przeszliśmy, to powiem na samym końcu. No dobrze, ale w takim razie co wchodzi? Co jest coraz bardziej popularne, co nam się podoba. I tu pewnie nie zaskoczę, bo to można powiedzieć, że zawsze jest ok, styl nowoczesny. I tu uważam, że ten modern classic troszkę przechodzi w ten styl nowoczesny. Wszystkie, kurde, wszystkie, no oprócz loftowego może. Dlaczego? Bo my, tak jak w stylu modern classic, bardzo lubimy teraz aktualnie jasne kolory. Nadal i super jesteśmy za tym, żeby robić naturalne materiały, czyli typu marmur, typu lastryku, którego ja nie lubię, drewno, tak, granit, kamienie, spieki, jesteśmy za tym. Podłogi właśnie wiodełkę z modern classic, te jasne kolory, ale w stylu nowoczesnym coraz więcej dajemy akcentów mocno kolorystycznych. Z loftowego, jeżeli ktoś chce w szarości, antracyt, grafit, tego typu rzeczy. Dodatkowo te panele takie 3D drewniane, które mówiłem w odcinku, tutaj go macie, co położyć na ścianę w salonie bodajże, tak, to był pokazywany, bo tak to się podoba dosyć mocno i one oczywiście zazwyczaj, bo drewnopodobne, są brązowe. Tu właśnie idziemy w tym kierunku. Nowoczesność, ale z kolorystyką taką kontrastową, mocno kontrastową. Nie tylko, bo to powiem właśnie o tym vintage i glamour, co poszliśmy jeszcze, to powiem w ostatnim odcinku. Dobra, następny styl, który coraz częściej wykonujemy. Jest to styl modern farmhouse. I to tak naprawdę, no jestem ciekawy. My, mówię tutaj o nas, jeżeli chodzi o naród, tak? Widzę, że coraz częściej chcielibyśmy żyć tak sielsko. Tak trochę romantycznie. No, nie zrobimy prowansji w mieszkaniach. Modern farmhouse tak samo jest. A tu macie odcinek właśnie o tym stylu farmhouse, który zrobiłem. Właśnie jakie cechy, materiały, kolory i tak dalej, co się go tyczy, polecam. I właśnie to mówiłem kilka miesięcy temu, no bo widzę, że coraz więcej producentów proponuje meble, chociaż tu akurat moglibyście pozbierać od babci gdzieś ludzi ze wsi różne materiały i też będzie ok. Coraz więcej producentów proponuje i coraz więcej ja też mam zapytań i inni projektanci, architekci mają zapytania o ten styl. Mnie on się bardzo podoba. Zresztą wszystkie te style bardzo mi się podobają, nawet te, które przeszły. Ale ten styl uważam za jeden z ciekawszych. Ja akurat sobie będę chciał, za niedługo będę robił remont, co już nieraz powtarzałem. I mam nadzieję, że przejdzie moja koncepcja. Zobaczymy, czy żona nie ma innej. A raczej ona będzie chciała iść w nowoczesność, a ja bardziej chciałbym iść w klasykę.
Zresztą jak urządzaliśmy ten dom, to też mamy takie połączenie klasyki z nowoczesnością, ale bym chciał iść całkowicie w klasykę. I też właśnie widzę, modern farmhouse przechodzi coraz bardziej w klasykę. Tak jak modern classic przechodzi coraz bardziej w klasykę. Tak jak przeszliśmy właśnie w modern farmhouse, tak styl modern classic w klasykę. Łączymy czasem właśnie farmhouse z klasyką. Mamy sztukaterię, mamy meble jakieś starsze do tego. Ten styl klasyczny jest o tyle do modern farmhouse, że do stylu modern classic, że tam mieliśmy więcej połączenia nowoczesności, a tu w klasycznym więcej dajemy i sztuki, i rzeźb również, ale te meble są bardziej takie ozdobne. Oczywiście jest nadal sztukateria, więcej sztukaterii jest na sufitach, więcej jakichś gzymsów, więcej jakichś rozet, gdzie w modern classic, udało się, trafiłem, gdzie w modern classic sztukateria była przede wszystkim nasiana. Nie zawsze, oczywiście, że nie zawsze. Troszkę inne kolory są w klasyce, są jasne, ale też więcej beży wchodzi. Ja się bardzo cieszę, bo bardzo lubię i uważam, że ten styl jest ponadczasowy. Dlatego chciałbym, żeby było go jak najwięcej. I kolejny, ostatni styl, o którym chcę wspomnieć, który widzę, że mocno ludzi interesuje, ja go nazwałem taki styl eco. Jungle. To jest taki styl jungle. I to jest trochę, kurczę, z tego vintage. Dlaczego? Bo tam w vintage mam dużo kolorystyki, tak? Tej właśnie butelkowej zieleni, brązów, dużo kwiatów. I tu właśnie w stylu eco i jungle to właśnie występuje. Sporo kwiatów. Zaraz powiem jeszcze jedno ale. Sporo kwiatów, sporo kolorów różnych. Pomarańczowych, musztardowych, czerwieni nie, ale zieleni jak najbardziej, beży, brązów tak. Bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie mocno kolorystyczne wnętrza, to jest fajne. Ale druga rzecz, na którą my zwracamy uwagę, to jest właśnie te ale, które jeszcze chciałem powiedzieć. Tu idziemy w eko. Coraz częściej używamy mebli z drugiej ręki. I fajnie. Oczywiście nie palety. Tak? Nie o to mi chodzi. Nie. Większość z Was wie, ja nie lubię tych mebli z palet w mieszkaniu, w domu. Na tarasie, balkonie, spoko. Ale nie, żebym ja tutaj siedział i just mi wiadomo w co wchodziły. Jakoś nie jestem do tego przekonany. Mój gust. Ale właśnie w tym stylu, dlatego nazywam go eco, jest coraz więcej takich mebli z drugiej ręki. Sami naprawiliśmy, sami poddaliśmy renowacji jakiejś rzeczy. I czy znaleźliśmy na śmietniku? Jasne, że tak. Dlaczego by nie? Odkupiliśmy oczywiście na Eliksie i tak dalej. I uważam, że to jest bardzo fajne. I słuchajcie, styl skandynawski przerodził się troszeczkę bardziej, zmodyfikował na nowoczesny, tylko dodaliśmy więcej kolorów, akcentów. Vintage, tak jak mówię, w ten eco. Modern classic, w klasykę i farmhouse. Loftowy tak naprawdę jest taki trochę zapomniany. Pewnie wróci znowu, ale moda wraca, tak? Jak z wszystkim, ale loftowy z tych wszystkich uważam, że najpóźniej. Jestem bardzo ciekawy, czy też tak uważacie, czy też to zauważacie, że producenci nam proponują coraz to inne. Jasne, ich w tym rola jest, tak? No bo oni na to liczą, że będziemy co 2 lata robić remonty. No, wiecie, co ja o tym myślę. 10. rok tutaj mieszkam w tym domu i ja bym jeszcze nie robił. Ale co ja mam tam do gadania? Wiecie jak jest. Ja mam ostatnie słowo przy mojej żonie. Takie jest kochanie. I tego się trzymajmy. I tego Wam życzę. Tak więc, no nie, producenci są od tego i oni tak kombinują, że faktycznie te kolory coraz to nowe wchodzą w style. Większość tych styli, które były, ten styl skandynawski, inne, przeobraziły się po prostu w te style, które teraz nadchodzą i które będą obowiązywały moim zdaniem przez następne lata. Dajcie znać, czy też tak zauważycie, czy też tak macie, w jakim stylu Wy macie zrobione i ile lat temu. O, to jest fajne, to jest dobre pytanie. Napiszcie, w jakim stylu Wy zrobiliście, albo w jakich kolorach, barwach, bo to nie trzeba określać od razu stylu, Wy zrobiliście i ile lat temu. Będzie też fajna taka statystyka. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się przydał.
podpowiedziałem, co już nie jest zbyt modne, a co według mnie będzie modne. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrypcję, dzwoneczek. Zapraszam do siebie na konsultacje. Pamiętajcie o moich e-bookach, o tym, jak urządzić kuchnię. 400 stron, kilkadziesiąt przykładów funkcji, wizualizacji i tak dalej. Tak więc na pewno się przyda. Tak samo e-book o tym, jak urządzić łazienkę, czy kalkulator remontu łazienki. Bardzo fajna sprawa, bo sam Wam podpowiada, co jeszcze musicie dobrać, jeżeli coś tam wybraliście, a eliminuje niektóre elementy, bo są niepotrzebne. Zapraszam, tu macie link. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć! Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.